Cześć, witajcie z tej strony Damian laszczak Branko. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy na serwisie Spotify oraz na YouTubie. To jest eSportowy podcast Kolejna odsłona i dzisiaj ze mną jest Filip Brilowski. Cześć Filip. Cześć, cześć, witam. Dzisiaj sobie porozmawiamy o paru projektach, które Filip prowadzi Między m.in. o PPC Trolls, ale także WK Review też coś tam porozmawiamy o SM Creators. Ogólnie, dzisiaj skupiamy się na PPC Trolls, bardzo ciekawej inicjatywie na naszej scenie wirtualnych klubów. Jest to ogólnie strona humorystyczna poświęcona polskiej scenie wirtualnych klubów FIFA 22 na platformie PlayStation 4. No i ogólnie ta strona skupia się na tym, na tym że publikuje różnego rodzaju memy, czy śmieszne filmiki, lub GIFy które, no tak, że tak powiem, rozśmieszają całą społeczność wirtualnych klubów. Nie wiem, czy tutaj słowem wstępu jeszcze coś chciałbyś dodać? Czy całą? to nie wiem, bo niektórzy mają z tym problemy, ale, ale chyba do tego przejdziemy. A tak eee, No słyszymy. to <głos》> na to... pewno do tego przejdziemy, bo to też na pewno chciałem poruszyć ten temat. Ogólnie tak, na wstępie jeszcze, jeżeli chodzi o taką agendę, no to dzisiaj sobie porozmawiamy między innymi o tym, jak wyglądały początki PPC Trolls, jak się strona rozwijała, jakie były jakieś śmieszne sytuacje. Także pomówimy, dlaczego taki rodzaj, takie, takie materiały, takie strony są wartościowe, mimo wszystko, dla sceny e-sportowej WK, jaki jest właśnie odzew, jakie są reakcje, czy, czy były jakieś sytuacje, że tak powiem, kontrowersyjne. Porozmawiamy także o tym, jak zrobić dobrego mema. No, i ewentualnie jeszcze o innych kwestiach związanych z pozostałymi projektami, jakimi się zajmuje Filip Rylowski. bo Tutaj też muszę dodać, oczywiście, że sam Filip się tym nie zajmuje, bo to we wsparciu razem z Olgierdem Bobułowiczem, dzisiaj, którego dzisiaj z nami nie ma, ale Filip reprezentuje tutaj te, te wyszczególnione projekty. Dobrze, nie. a więc no, przejdźmy już tutaj, do tej głównej części. Tej głównej części. Naszej, naszego podcastu, czyli skąd y, narodził się pomysł na ProClubs Trolls, na tą stronę i jakie były początki tej organizacji. To znaczy, ogólnie sam pomysł wziął się tak naprawdę znikąd, bo tam rzuciłem pomysł Olgierdowi, że brakuje takiej strony, y, która po prostu wrzucałaby jakieś memy. Y, nazwa została praktycznie jeden do jeden ściągnięta z XK-klasa Trolls. Y, no i uznaliśmy, że będzie śmieszne, jak się jakieś mamy pojawią, bo pojawiało się to sporadycznie na grupie od jakichś pojedynczych osób, a, a tak to było większe skupienie tego materiału. I z tego co pamiętam, to strona istnieje tak już ponad rok, czy nawet dłużej jeszcze? Bo... Od lutego zeszłego roku, także już ponad rok. Była jakaś huczna rocznica w, w gronie zespołu, czy raczej na spokojnie? Zresztą mówiąc, to przegapiliśmy to i całkowicie o tym zapomnieliśmy, ale chcieliśmy się stykować, no, ale wyszło, jak wyszło. No w luty to to nie jest komfortowa pora, żeby robić takie meetingi, ale może w wakacje można zrobić jakiś. Może tak, mam nadzieję że się uda. Świętowanie. Okej, okay, no i też jeszcze na początku jak się strona ogólnie rozwijała? Czy, czy, czy od razu jakby duże było zainteresowanie tym, co się tam dzieje, czy na przykład nie wiem przez jakiś miesiąc, dwa, trzy w ogóle tam nic się nie działo? Znaczy my postawiliśmy na tak zwaną pocztę pantoflową i na początku byliśmy w ogóle anonimowi w tym co robimy, więc, więc jak takimiś tam swoimi kanałami udostępniał to na grupach. Trochę szumu robiliśmy, no bo to było coś nowego, więc rozwój był ogólnie na początku bardzo dobry, bo była ta regularność, były też nie najgorsze memy, chociaż teraz nie jestem z nich jakoś bardzo dumny, no i, no i tak naprawdę to, że to było nowe i, i to, że to było udostępniane na grupach, no to rozchodziło się bardzo szybko i, i rozwój był na początku bardzo dobry, bardzo szybki. No bo teraz Proclub Strolls posiada już prawie coś koło 500 fanów. To jest no dosyć spory wynik. Wiadomo, to są lajki z wielu klubów, z całej sceny głównie. No ale to i tak jest dobry wynik, bo na przykład nie wszystkie zespoły w ogóle mogą się poszczycić taką dobrą ilością. A jeszcze, jeszcze możemy się pochwalić tym, że w niektórych miesiącach mieliśmy lepsze zasięgi niż niż niektóre kluby w lutym, tak jak w ostatnio zrobiłem porównanie, czy znaczy, zrobiliśmy porównanie tych statystyk i Proklavstros miał w niektórych miesiącach dużo, dużo większe liczby niż, niż same kluby. No to, to prawda, ten temat też troszeczkę chciałem później poruszyć. Jeszcze tak Uścislając, czyli ile osób jest jakby w to zaangażowanych? Czyli ty i, i Olger, ty się tym zajmujecie? Czy jeszcze są jakieś osoby, które Znaczy. To ja, ja i Olger, ty jesteśmy założyć a jest jeszcze z nami Michael i mhm. jest z nami Faber, czyli Kamil Niedziela, czyli kapitan Illegal Spox, który dołączył do nas stosunkowo niedawno. Świeży transfer. Dokładnie tak. Najświeższy transfer był, był ktoś inny, ale może nie wspominajmy o tej osobie. E, rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Dobra, to już nie będę dociekał i kto tam naj, w tym zespole jest najbardziej taki kreatywny? Do kogo należy jakby ta palma pierwszeństwa, jeżeli chodzi o taką ilość tych memów wykreowanych? Znaczy ilość memów ze względu na to, że jak długo jestem w tym ja i obiekt, no to chyba należy do mnie, ale e, memy, które się najlepiej przyjmowały, tak naprawdę były autorstwa Fabera, który bardzo dobrze robi sytuacyjnie. Wyciąga, no. po, wyciąga po prostu jakąś sytuację i, i bardzo trafnie przerabia to na mema. Bardzo dobra znajomość sceny i ludzi na scenie, więc no, widocznie to, to trochę pomaga. Może mi no tak, 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 oczywiście. By, były jakieś, nie wiem, śmieszne sytuacje w ogóle kiedyś, jakieś związane z, z, z opublikowaniem jakiegoś mema czy z publikacją jakichś memów? Coś takiego się zdarzyło? Najśmieszniejsze sytuacje były takie, kiedy robiliśmy memy o, o własnych klubach, a, a byliśmy jeszcze anonimowi i musieliśmy udawać, że, że nic nie wiemy i że, że dociekaliśmy kto to jest, gdzie tak naprawdę to ja z no. na tym. A to wszyscy szukają, gdzie mamy kreta, Kto jest kretem? Do, 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 dokładnie, tak. Ta, to czy nie wyciągaliśmy nigdy prywaty, bo nie o to nam chodziło i mm -hmm. nigdy tego nie zrobiliśmy. Ale były takie, y, takie strzelanie, kto to może być, a my wtedy siedzieliśmy po prostu cicho na grupach i, i tam. Zmutowani oczywiście i pośmiechywaliście się po prostu jak tam. No, Było dochodzenie tak. jakieś. Dokładnie. No dobra, no ale to teraz jeszcze taka, taka jakby kontynuując troszeczkę ten wątek. Czy były na przykład takie memy, które opublikowaliście, a musieliście usunąć, albo na przykład takie, które opublikowaliście i one być może nawet zostały na waszej stronie, ale których publikacji żałowaliście z pewnego względu, bo nie wiem, poszliście za daleko, czy, czy coś takiego? Znaczy, nigdy nie usunęliśmy sami mema, który, który wstawiliśmy. Eee, też, no, może byliśmy niezadowoleni z tych memów, które się bardzo słabo przyjęły, eee, ale też je zostawialiśmy i te pierwsze tak samo zostawiliśmy, mimo że nie są najlepszej jakości, ale eee, no, ale to jest jakaś tam część z historii Girl Club Strolls. A co do usuniętych memów, to był jeden bądź dwa ze strony Ferguson Devils, kiedy wywiązała się cała drama z jakimś fałszowaniem w statystyk, no i. Wtedy dosyć, dosyć było ofensywą poleciliśmy, no i e, zostaliśmy zgłoszeni o nękanie przy jednym poście. No właśnie, no właśnie, bo tutaj też jest kluczowe, jak, jak zespoły to odbierają, bo wiadomo, zawsze jest fajnie się z kogoś pośmiać, gorzej jak ten, ten ktoś się śmieje z nas, ale oczywiście, tak jak wspominacie, no waszym celem w tym tym Pro Club Strolls nie jest po prostu jakieś, nie wiem, dojeżdżanie. Podejrzewam, że tak nie jest. Dojeżdżanie kogoś, czy, czy nie wiem, ośmieszanie czy coś takiego, tylko po prostu. No to jest strona humorystyczna, żeby się troszeczkę pośmiać, prawda? Znaczy. <laughs> Naszym celem nigdy nie było najeżdżanie na kogoś, tylko po prostu no wyłapanie jakieś śmieszne okazje, no tak naprawdę memy funkcjonują wszędzie w internecie i, i uważam, że każdy ma prawo sobie. Z czegoś się pośmiać oczywiście w jakichś granicach rozsądku. No, niektórzy przyjmują to bardzo fajnie i, i lecą z tym dalej. Tak, tak było w przypadku powiedzmy Bolo Legends, a głównie Nikodema, a no, niektórzy się o to obrażają i, i, i wręcz tam przeszkadzają, no ale, ale no, jesteśmy niezależni i po prostu robimy sobie, co chcemy na tej stronie. No Mi ogólnie się najbardziej zawsze podobały te memy, wiadomo, z tymi nieco gorszymi zespołami, które gdzieś tam na przykład dołowały w jednej czy drugiej lidze. Widziałem, że parę takich memów dawaliście, a później na przykład ta drużyna osiągała jakiś sukces i też takich memów było sporo, prawda? Czy tam tak, tacy no tak. A Virtual Eleven chyba ostatnio to jest modne. E, tak też było z pitbullsami, którzy szagowali i podniet tabeli w Super w Fifie 21 bodajże i centralnie po naszym memie co byli pierwsze zwycięstwo w sezonie i to też, też się śmialiśmy, że, że zmotywowaliśmy ich do pracy, więc, więc tak, takie memy też lubimy. No i poza tym no to z drugiej strony też jest pewnego rodzaju reklama jakby zespołu prawda, no bo jak to mówią, nieważne jak o Tobie mówią Ważne, żeby, Ważne żeby, mówili. żeby mówili w ogóle, nie? A to, ale to też w sumie nie zwróciłem na to uwagi, że to też jest pewna forma motywacji, no i, no i tak że się okazało to. Zależy jak to to odbiera, no bo niektórzy odbierają to z dystansem, zaciskają zęby i wtedy nam, brzydko mu zamykają mordy, a, a niektórzy no, biorą to za bardzo do siebie i, i, i niestety się obrażają. Dużo było takich sytuacji, gdzie nie wiem, pokazaliście jakiegoś Mema i były później jakieś, nie wiem, tam konflikty, zatargi, takie dramy. No wiadomo, tam raczej nie na, nie na forum publicznym. Chociaż być może też się takie zdarzały, ale na przykład nie wiem, na, na, na wiadomościach prywatnych, czy coś takiego? Znaczy czy w wiadomościach prywatnych do mnie coś takiego nie dochodziło, bo, bo ja nigdy tego tak nie wynosiłem. I też byłem jeszcze to całkiem niedawno anonimowy w tym. Powiedzmy. Ale no, mamy kosę z przynajmniej dwoma myślę, że trzema drużynami jako proklaw Strolls i, i myślę, że, 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 że. No, atmosfera jest napięta między nami, ale my w to dalej nie wchodzimy. No to jest ich sprawa. My robimy po prostu swoje. No, niestety cóż, cóż to zrobić tak, wspominałem, no. Dobrze jest się pośmieć z kogoś, ale jak już ktoś się z nas śmieje, no to to już czasami trudniej jest to przełknąć, ale no oczywiście są osoby, które tak mówi z dystansem do tego podchodzą i, i się śmieją i idą dalej, no bo, bo, bo to, to też jest taki dystans jest istotny i myślę, że takie takie w ogóle strony typu Proclub Strolls one są bardzo fajne, bo widać, że tak spajają tą tą scenę. Można się pośmiać. Często widziałem, że pod memami były jakieś śmieszne dyskusje pomiędzy zawodnikami z różnych klubów i to myślę jest takie bardzo fajne, bardzo pozytywne i fajnie, że takie inicjatywy powstają, prawda? No wiadomo, nie wiem, czy na innych scenach w ogóle we sporcie jest coś podobnego. Wiadomo, no w memu sportowy jest zatrzęsienie często po różnego rodzaju rozgrywkach, ale bardzo fajne jest to, że powstało moim zdaniem. Znaczy no, taki był też nasz, nasz cel i taki dostawaliśmy i dostajemy feedback, że, że tu scenę spajamy, że, że ludzie się czasami no, cieszą z tych memów, czasami muszą przełknąć to, że, że jest mem o nich, ale, ale jakoś sobie z tym dają radę i, i raczej zbieramy dobre opinie, poza, poza kilkoma przypadkami, o których już wspominałem. Wiadomo, zawsze, zawsze ktoś musi iść pod prąd, niestety. Dokładnie. Ym, jeszcze takie pytanie, no to tak, yy, tak, tak, jaki jest przepis na dobrego mema, na przykład, jakby twoim zdaniem, tak ogólnie? Znaczy, ciężko jest po prostu usiąść i, i wymyśleć mema takiego po prostu. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma do tego, znaczy nie chcę mówić talent, ale coś nie, coś potrafi, to, to po prostu to samo przychodzi, robi tego mema, wysyła na grupę, tą naszą wewnętrzną trollsów i jeżeli się przyjmuje, no to wstawiamy. Więc myślę, że po prostu to musi być to spontaniczne. No i to, co tam wspomniałeś, że właśnie tam Kamil Niedziela, on, dobra znajomość tej, tej, tego środowiska na temat, no wy akurat skupiacie się na tym, żeby robić memy o, o WK no ja, o, często widzimy jakieś memy związane ze sportem, prawda? Tak. E, ja też ledzę Formułę 1, no to na grupie Formuły 1 widzę często memy związane z formułą, więc to też jest istotne, żeby, żeby ktoś wiedział, na czym ten sport polega, nie? Jakie jest środowisko, żeby to nie no, było takie w ciemno robienie, prawda? Ciężko byłoby zrobić komuś, kto w ogóle nie ma pojęcia o WK, czy tak jak mówiłeś o formule. Dobrego mema właśnie w tym temacie, no bo nie wie co, co tych ludzi śmieszy, czy, czy takie wewnętrzne memy jakie panują, więc, więc tak na pewno znajomość ceny się przydaje. Okej, okay. czy macie jakiś w ogóle harmonogram? Znaczy wiadomo, no memy czasami jest okres taki, że można więcej memów zrobić. Bo jakieś na przykład dramy się kręcą na scenie, czy nie wiem, jakieś ciekawe wyniki są, czy są rozgrywki, ale czy macie jakiś, nie wiem, taki harmonogram założony, że ile tam memów publikujecie w danym miesiącu, czy to po prostu pełen spontan, że coś ciekawego się pojawi, jest pomysł, to wrzucacie to? To znaczy, tak naprawdę nie mamy żadnego harmonogramu, bo aż sobie z ciekawości spojrzę, od jak dawna nic nie opublikowaliśmy. Yy. Od 1 marca, okej, okay, no ale potem było 20 stycznia dopiero mem, więc no to się trochę gryzie z tą taką spontanicznością, no bo jeżeli nie mamy żadnych pomysłów na memy, to po prostu strona siedzi cicho i kiedy przychodzi ta wena, no to, to się odpalamy i wtedy jest jak z karaminu maszynowego przez kilka tygodni content, więc no nie mamy harmonogramu, to już zależy jak, co nam tam przyniesie, jak, jak nam tam przyniesie pomysły. Rozumiem, czy po prostu tak na ludzie do tego podchodzicie jako, no bo w sumie ciężko tutaj co, czegoś innego oczekiwać, no bo inaczej się, ja zaraz do tego może przejdziemy, inaczej się zarządza stroną, która ma regularny jakby materiał, nawet taki niehumorystyczny niż do czegoś takiego, prawda? Ale jeszcze tak, taka jedna rzecz mnie ciekawi, jeżeli ktoś na przykład ma pomysł na takiego mema, czyli tak wspomniałeś, tam rzucacie gdzieś sobie na swoją wewnętrzną grupę, i wtedy musi być jakaś akceptacja. To nie jest tak, że jedna osoba wrzuca tego mema, bo, bo sobie wymyśli, że jest ok. tylko najpierw musi być taka weryfikacja, prawda? Znaczy, musi być... Nie... Znaczy, zwykle tak jest, że ktoś robi mema, wrzuca na tą grupę i, i po prostu wtedy mówimy, czy to jest dobre, czy to jest zrobione na siłę i, i tak dalej. Bo dostęp do strony mają tak naprawdę dwie osoby, więc tak naprawdę tylko dwie osoby mogą to wrzucić, więc nie tyle, że musi przejść przez proces akceptacji, tylko że musi spełniać jakieś wymogi, tylko po prostu, jeżeli nas to bawi, no to wrzucamy i nie ma z tym problemu. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No, myślę, że to, co chciałem dopytać o, o Proclub Trolls, to jest, to jest wszystko de facto, bo chciałbym już przejść do WK Review i SM Creators, chyba, że jeszcze chciałbyś coś dodać na temat tej pierwszej strony, o której, o, o po prostu o memach Chyba, chyba już wszystko powiedzieliśmy. Ok, no może ktoś tam jeszcze nam zada jakieś ciekawe pytanie w komentarzach, do czego oczywiście zachęcam i zachęcam także do subskrybowania mojego kanału na YouTube oraz lajkowania tych podcastów. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnego tematu, czyli WK Review, bo chciałeś, żebyśmy poruszyli także temat in, tych innych stron. Rozumiem, że Ty też jesteś zaangażowany w ten projekt, prawda? Tą Jeżeli stronę. chodzi o Vocar Review, to, to, to tak, no, założyłem to i tak naprawdę sam w tym działam z, z małą pomocą przy niektórych, e, przy niektórych postach. E, Okej, okay. dla osób, które nie są za bardzo doinformowane, no to jest to strona poświęcona wirtualnym klubom, tylko że tutaj już jest bardziej taka strona informacyjna i z tego co pamiętam, ona działa gdzieś tak od wakacji poprzedniego roku, czy wcześniej? E, ona działa od. Października bądź początku listopada. A, to to, to coś, tak. nie wiem z jakąś. Nie wiem, nie wiem skąd ta informacja, no ale y, można powiedzieć, że od początku FIFA 22, prawda? Tak, dokładnie. Y, no i tam mamy na przykład y, różnego rodzaju ciekawe wywiady w formie tekstowej. Ostatnio pojawiły się interesujące statystyki, o których sobie zaraz też pomówimy. Ciekawostki, relacje. Na przykład niedawno widziałem relację z meczu piłkarskiego, takiego w rzeczywistości, który rozegrał MF Killers z Wisłą Płock. Mm, tak, tak w Warszawie był ten mecz. Zresztą tam w nim brałem udział. No proszę. E, I uważam, że była to naprawdę świetna inicjatywa. Wakta na pewno, warta na pewno tego, żeby dotarła do szerszej publiczności. No właśnie, bo oni się dosyć niewiele mówią, No wiadomo tam na fanpage'ach jednej czy drugiej strony, ale na przykład no tam gdzieś na scenie, na, na grupach na Facebooku mało, tego, mało było informacji, a właśnie z WK Review można było się o tym dowiedzieć, poczytać jak to mniej więcej wyglądało i no ogólnie fajna sprawa, tak, tak, taka rywalizacja, nie? Że, że, że dwa kluby mogą się tak spotkać, czy tam właśnie osoby też ze sceny Widziałem też różnego rodzaju wywiady właśnie z osobami, tam z, 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 nie pamiętam już z jakich klubów, ale też bardzo fajne rozmowy, chyba nawet z Marcinem Cylką, prawda? Był tam jeden wywiad. E, tak, był z Marcinem Cylką, z Nikodemem, e, z Łukaszem Kwiatkowskim, który jest w administracji i z, e, z Dawidem Mazagantem. E... Z ciekawości chcę zobaczyć, y, ile ma wuka aktualnie y, y, fanów? Około mm. 180 obserwujących i około 160 lajków. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. I, i, I to też się oczywiście, tam materiały pojawiają się z pewną regularnością, tam y, co jakiś czas. Znaczy regu... Ostatnio właśnie, z tak? Z regularnością jest u mnie mały problem, bo. Y, Czasami ciężko znaleźć temat, który można by było jakoś fajnie, ciekawie opisać, więc zdarzają się czasami dwu, trzy tygodniowe przerwy, ale staram się, staram się być na bieżąco i jakoś na bieżąco publikować. No, ale to i tak zawsze jest już jakaś regularność, bo te wywiady są naprawdę ciekawe, zawsze je sobie czytam z ciekawością, co tam można się interesującego ze sceny dowiedzieć. W gruncie, że ta, scena, ta strona nie leży jakoś odłogiem przez kilka miesięcy. A ostatnio na Wuka review pojawiły się bardzo interesujące statystyki, chciałem je nieco poruszyć. W ogóle to był bardzo fajny pomysł, moim zdaniem, ze strony Olgierda, bo to chyba pomysł Olgierda, czy. Tak, tak, to był pomysł Olgierda. On zbierał większość danych i też ubrał to wszystko geograficznie. Za mu bardzo dziękuję, oczywiście, bo, bo mógł to jakoś sam wykorzystać, a, a przekazał te wiedzę mi. No, i bardzo fajnie, że takie informacje też zostały tak przedstawione. Bo um, ogólnie chodzi o statystyki, statystyki dotyczące zasięgów, aktywności, no i tego, jak prezentują się poszczególne kluby Superligi, bo tam chyba tylko kluby Superligowe były na razie co, tak. um, w Superligi, jak się prezentowały w social media, konkretnie na Facebooku. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna sprawa, bo tak jak tam wspomnieliście to w pewien sposób też motywuje do działania. Wiadomo przed FIFA 22 był taki temat poruszany, że polskie zespoły robią niewiele po prostu polskie kluby w social mediach, żeby promować tą scenę. Za mało jest ruchu. I od tego czasu troszeczkę się to poprawiło, a takie statystyki może mam nadzieję, że będą się regularnie też pokazywać, też tak mobilizują do działania, żeby, żeby też no, rozwijać te social media i, i jakoś przyciągać tych ludzi i zwiększać te zasięgi. Dokładnie, i taki też był cel, bo tak samo jak przed FIFA 22, tak samo w odcinku na kanale sportowym była mowa o tym, że, że trzeba. Ogarnąć te fanpage'e, że kluby muszą się wziąć same za siebie, a potem dopiero, że tak powiem, wymagać. No bo nie ukrywajmy, że jeżeli chcemy rozwoju WK, to kluby muszą być medialne. I w takim wypadku, kiedy widać statystykę tych najlepszych i widzisz tam takie MF Keelaks, które walczyło o utrzymanie, a potem widzisz tych najgorszych i widzisz test, które było w górze tabeli, no to daje do myślenia. I myślę, że może to zmotywować kluby do tego, żeby znaleźć się w tej pierwszej siódemce, powiedzmy. Żeby, żeby po prostu poprawić swoje wyniki i nie odstawać od reszty, no bo tam dysproporcje były czasami naprawdę bardzo duże. No oczywiście i to jest bardzo ważna kwestia, bo na pewno te statystyki też pokazują jak klub podchodzi do organizacji tak ogólnie. Z drugiej strony to też pozwala na to, żeby przyciągać ewentualnie dodatkowych sponsorów, no bo później ja sam z tym wiem, jak to wygląda. Jak tam gdzieś się napisze maila, na przykład z zapytaniem dotyczącym współpracy, no to zawsze jest jakieś to pytanie um, o te zasięgi jak to wygląda, więc to też wzmacnia, jakby, taką pozycję klubu. No, i też myślę, że zawodnicy, którzy później zmieniają klub, szukają klubu, też patrzą na takie rzeczy, który klub ma właśnie te zadbane social media. Moim zdaniem, no jednak, trzeba przyznać, że kluby idą do przodu coraz bardziej, bo coraz więcej klubów jest naprawdę fajnie zorganizowanych, fajnie zaangażowanych w te social media. No i właśnie fajnie, że takie inicjatywy się, się tworzą po prostu. No, dokładnie, bo no, tak jak już mówiłem, to wszystko zaczęło się zmieniać y, na lepsze po odcinku na kanale sportowym, moim zdaniem, y, bo od tamtego czasu widać progres, widać jakąś chęć y, rozwoju i miejmy nadzieję, że, że do końca tej FIFY, bo wtedy pewnie pojawi się następne y, porównanie. Do końca FIFY te statystyki będą bardziej zbliżone, ale na jeszcze wyższym poziomie niż teraz. No, ja wspominam akurat wywiad, czy tam artykuł, który napisał Bartosz Fatyga przed sezonem FIFA 22. On też dużo moim zdaniem zrobił, bo on chyba no miał to kontynuować, ale raz po prostu ocenił w danym momencie, jak wyglądają fanpage i Tam na przykład dostało się, nie wiem, chyba i legal też się dostało, że tam nieregularnie publikowali i, i, i legal się jednak poprawiło. Wiadomo, są takie kluby, które współpracują z klubami piłkarskimi, więc mają troszeczkę łatwiej w tym, w, tym, w tym względzie, bo mają jakieś tam szersze możliwości współpracy. No ale tak na przestrzeni tego jednak jak FIFA 22 to poszło do przodu, tak pod względem klubowym, to, to myślę, że to jest coś naprawdę fajnego, że, że kluby takie mają świadomość że to od nich zależy, jak się promują, a niekoniecznie, że one tylko liczą na to, jak promuje je liga czy same rozgrywki. No i myślę, że tutaj właśnie y, ludzie zaczęli patrzeć y, dookoła i y, trochę obawiać się konkurencji, no bo spojrzą na takie kamery Stars, kamery Radunia, y, które kręci naprawdę bardzo dobre wyniki i mogliby być w topce Superligi, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o zasięgi, i robią naprawdę bardzo ciekawy i wartościowy content, dzięki któremu napędzają innych do działania. Wiadomo, że no nie każdy może być najlepszy, ale przynajmniej może, może cały czas się rozwijać i, i starać się coś ulepszać. I myślę, że to jest właśnie dobry kierunek, że, tak, że ta konkurencja też istnieje, że kluby konkurują nie tylko na boisku, ale i poza boiskiem tak w zdrowy sposób, bo tak jak wspomniałem, to tylko może pomóc później przyciągnąć ewentualnie sponsorów czy nawet przyciągnąć ewentualnie kluby piłkarskie, które mogłyby w to zainwestować, bo tych się pojawiło całkiem sporo, jest ich już sporo w Super Lidze, są też kluby takie mniejsze z niższych lig, które wspierają Wirtualne kluby, na przykład no, Bydgoszcz czy właśnie Radunia Stężyca. No i wiadomo, że dla takich mniejszych klubów takie, taka promocja to jeszcze więcej, więcej znaczy. Więc no, bardzo fajnie, fajna sprawa i oby tak dalej po prostu, żeby kluby szły tą drogą i żeby ta konkurencja właśnie była. Bo to też jest fajne, jak te kluby się prześcigają w pomysłowości, co tutaj zrobić ciekawszego, odmiennego, czego jeszcze nie było w innych klubach. No i dokładnie. I myślę, że sama nagroda w postaci jakiegoś fajnego komentarza od ludzi z innych klubów, którzy powiedzą, że, że to jest coś fajnego, nowego. Myślę, że to jest duża nagroda i, i rzecz, rzecz, która może jeszcze bardziej zmotywować kluby i, i myślę, że ulepszyć co nieco. Właśnie, i to też jest ważne, żeby był jakiś odzew, właśnie tak jak tam była rozmowa, właśnie na kanale sportowym, czy, czy właśnie ten artykuł. Bartka, Fatygi, czy, czy właśnie wasze statystyki, to też jest ważne, bo to też jest no myślę, że kwestia docenienia tych osób, które gdzieś tam dbają o te social media. Często może one są niedoceniane, bo to jest kwestia wrzucania jakichś postów, bo wiadomo m, większość jakby, ten, te serce klubu, no to są treningi, gra na boisku, rywalizacja, wynik w lidze i czasami to wydaje się takie, że, że te social media no było takie myślenie, to no teraz może właśnie się zmienia dzięki temu. Jeszcze kilka miesięcy temu było takie myślenie, no, że coś tam rzucimy jakiś wynik. Regularnie jak w tabeli wyglądamy i będzie spokój, nie? A teraz to już widać powoli, że no to już nie wystarcza. Zwłaszcza jest... na takim poziomie superligowym. I to jest właśnie ten fajny proces. Um w którym kluby stają się być maksymalnie profesjonalne i mimo, że no niestety, ale jeszcze nikt nie zajmuje się WK, e, nie żyje z tego to, to mimo wszystko kluby starają się na tyle czasu i na tyle możliwości jakie mają e, po prostu robić jak najlepsze rzeczy i przyciągać potencjalnych czy to sponsorów, czy, czy kluby, czy, czy też nawet kibiców. No tak i myślę, że fajnie, fajnie ten temat sobie rozwinęliśmy jeszcze takie pytanie, właśnie do samego WK Review. Czy taka forma, jak aktualnie to wygląda, czyli forma tekstowa, relacje tekstowe, czy planujesz, nie wiem, jakieś później wywiady takie w postaci wideo, czy, 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 czy cały czas będziesz pozostawał jednak w tej kwestii takiej tekstowej, tej formie tekstowej? Znaczy, no, dzisiaj tak naprawdę mam pierwszy raz okazję sprawdzić się w jakiejkolwiek takiej formie głosowej? I zobaczę, jak to wyjdzie, ale. Mam w głowie kilka pomysłów. Niektóre bardziej realne, inne trochę bardziej odległe i trochę bardziej kosztowne. Zobaczę, jak coś się rozwinie. Póki co uważam, że w miarę dobrze idzie mi pisanie i na pewno w tym będę chciał się rozwijać. A czy, czy będzie coś jeszcze, to czas pokaże. No, na pewno te wywiady, które tworzysz, i tam materiały są naprawdę bardzo dobrej jakości. Mówię o takie wykonanie tekstowe po prostu. No ja też nie jestem jakimś ekspertem, ale tak wspomniałem, ja śledzę tą stronę i naprawdę wszystko tam ładnie jest stworzone i graficznie, i jeżeli chodzi o sam tekst. No i właśnie, czy jakie masz takie cele na przyszłość odnośnie WK Review? Znaczy tak naprawdę jeżeli WK Review przyczyni się do, do tego, że WK rozrośnie się do jakichś większych rozmiarów i i przyciągnie jakiś kibiców do siebie, i tak dalej, no to ja już będę zadowolony. A cele na przyszłość, no to myślę, że ciężko o tym mówić, bo no bo nie wiadomo na jaką skalę będę działał kiedyś, czy to będzie większe, czy to będzie scena będzie większa niż teraz, czy, czy mniejsza. Więc, więc na razie nie wybiegam zbyt daleko w przyszłość. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać o SM. Creators, tylko to raczej powinien Olgier nam opowiedzieć, bo chyba on jest głównodowodzącym dowodzącym w tym projekcie, prawda? Czy, czy ty też tak, masz w nim jakiś to, udział? To, to czy ja też mam w nim udział, ale głównie zajmuje się nim Olgier. To on, on jest grafikiem i, i ogólnie wszystko to spina w całość. No właśnie, jestem Creators to jest taka, taki projekt, który Odpowiada za prowadzenie social media, w którym właśnie głównie działa Olgierd. Tam jest prowadzenie social mediów, tworzenie grafik. Te grafiki naprawdę są na wysokim poziomie. Wiem, że Olgierd chyba z tam z paroma osobami już na scenie współpracuje. Na pewno współpracuje z MF Killers i na pewno też z Łośkiem w Łośkapie, bo też tak, się o tym dokładnie. dowiedziałem. No i to też jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, no bo to takie agencje wiadomo na większą skalę jest ich coraz więcej. Znacznie social mediów można powiedzieć z każdego roku rośnie. No a wiadomo, nie każda to jest po prostu taki outsourcing, można powiedzieć, że się komuś zleca prowadzenie social mediów w, w imieniu takich profesjonalistów, którzy się zajmują tym na co dzień. No także to też mi się bardzo podoba ta, ta, ta idea i ona chyba też powstała niedawno, gdzieś w lutym styczniu. No i na pewno tak. Olgier trzeba przyznać, że ma madryk do grafiki komputerowej, bo ja się troszeczkę tym bawię, ale na takim mniejszym zakresie można powiedzieć. Ale Olgier naprawdę no, te grafiki. Nie wiem, czy on większość tych grafik to on sam robi, czy, czy wszystkie... Znaczy które... wszystkie. Wszystkie grafiki. Tak naprawdę. Chyba wszystkie, które są w projektach SM Creators są spod jego ręki, że tak powiem. I też nie są wszystkie, no bo już za niedługo też na scenie WK nawiąże się kilka współprac z klubami. Niestety jeszcze nie prowadzimy całkowicie social mediów klubów, czy, czy też jakichkolwiek social mediów, bo. Znaczy ja to tak ogólnie mówiłem. Nie, nie w kontekście właśnie SM Creators tylko tak. Znaczy, to mamy to powiedzmy w efekcie i jesteśmy w stanie to zrobić, no ale niestety ludzie jeszcze nie mają na tyle zaufania i i może też myślą, że to za dużo u nas kosztuje, chociaż i tak wydaje mi się, że mają bardzo konkurencyjne ceny, bo no bo takie Agencje, które są już dłużej na rynku, myślę, że kosztowałby z 5-6 razy więcej nawet. No tak, to jest początkująca oczywiście agencja. Yy, I właśnie, bo Ty wspomniałeś, że Ty, jakby wspierasz, jesteś takim asystentem w tym projekcie. Olger jest głównodowodzącym. Czy jeszcze jest, są jakieś osoby w tym SM Creators? Czy jest Was dwójka? Yy, jest nas dwójka, nie ma, nie ma nikogo więcej na ten moment. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No na pewno Olgier by tutaj troszeczkę więcej, więcej opowiedział, ale jego dzisiaj nie ma. Niemniej jednak dzisiaj chcieliśmy właśnie porozmawiać o Proclubs, Trolls i WK Review. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać w kwestii tych wszystkich trzech organizacji projektów, o których rozmawialiśmy dzisiaj. No, mógłbym tylko dodać, żeby. Osoby, które chciałyby coś swojego zrobić, żeby się po prostu nie bały, bo to się zawsze yy, przyczynia do jakiegoś rozwoju sceny. Nawet jeżeli ty, te teksty, niektóre są skateytowane, czy, czy, czy też nie są jakoś bardzo ciepłe, czy nie wiadomo jak zasięgowo przyjmowane, to, to myślę, że warto próbować. Wiadomo, śmiałość jest bardzo istotna przy działaniu, przede wszystkim. Lepiej, lepiej coś działać, coś robić konstruktywnego, niż siedzieć z założonymi rękami i jeszcze ewentualnie krytykować kogoś, że, że coś, coś próbuje zrobić. No i okej, okay, to w takim razie ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że listę tematów na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy. Życzę Wam powodzenia w prowadzeniu. Hmm, wszystkich tych trzech organizacji oby jak najwięcej też memów interesujących się pojawiło za niedługo nowy sezon hmm, Polish Pro Clubs, więc może okazji będzie sporo zobaczymy hmm, nie wiem, jeżeli chciałbyś jeszcze jakoś hmm, kogoś pozdrowić w tym momencie czy, czy komuś coś przekazać no to to jest twój czas właśnie w tym momencie na pewno pozdrawiam Ogierda, którego dzisiaj z nami nie ma i i i cały MFK Killers do w tym sezonie gra. Okej, okay, czyli pozdrawiamy i Olgierda i MF Killers. To był esportowy podcast z Filipem Brilowskim. Jeszcze raz Ci, Filip, bardzo serdecznie dziękuję. No i resztę słuchaczy, wszystkie osoby, które, które słuchają nas na Spotify czy YouTube, zapraszam do śledzenia mojego podcastu esportowego. Planuję. Kolejne odcinki publikować regularnie co czwartek, mam nadzieję, że to mi się uda. No i po prostu to wszystko z mojej strony, dziękujemy bardzo serdecznie. No i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.